zmiana ustroju gospodarczego nastąpiła właściwie przed okrągłym stołem. Przed okrągłym stołem, bo ustrój gospodarczy został zmieniony w Polsce jedną ustawą, mianowicie ustawą o działalności gospodarczej, której redaktorem był Mieczysław Wilczek, a która została uchwalona w październiku 1988 roku, a weszła w życie 1 stycznia 1989 roku, zanim jeszcze rozpoczęło się widowisko telewizyjne pod tytułem Obrady Okrągłego Stołu, bo ono się rozpoczęło 6 lutego dopiero 1989 roku. A ta ustawa już działała. Na czym polegała zmiana ustroju? Otóż ustrój socjalistyczny w gospodarce, to znaczy ten socjalizm realny, został zaprowadzony w Polsce w latach 40. przez ówczesnego dyktatora gospodarczego Polski Hilarego Mińca. Hilary Mińc miał ideał gospodarczy swój, mianowicie plan doprowadzony do każdego stanowiska pracy. Żeby ten ideał gospodarczy mógł być zrealizowany, no to władza publiczna musiała mieć ostatnie słowo w sprawie każdego stanowiska pracy. I rzeczywiście do tego doszło, że na każdą formę działalności gospodarczej trzeba było mieć zezwolenie władzy publicznej, z wyjątkiem prowadzenia gospodarstwa rolnego. I rewolucja Wilczka polegała na tym, że on to zniósł, że on to zlikwidował. Niedawno czytałem tę ustawę i tam zezwolenie, to znaczy koncesjonowanie działalności gospodarczej zostało pozostawione tylko w 10 przypadkach, czy w 11, których wspólnym mianownikiem było ryzyko sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego. Bo na przykład, co tam było koncesjonowane? Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, handel bronią, amunicją, hurtowy obrót lekami, prowadzenie aptek, wytwarzanie trucizn, wytwarzanie jakichś tych psychotropów, no tego typu rzeczy, prowadzenie agencji celnych. Raptem 10 przypadków. Reszta była całkowicie odpuszczona i tam był taki oto zapis, jeśli dobrze pamiętam, on brzmiał w ten sposób, że było to takie trochę rozwinięcie takiej tezy, że dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane prawem. Także nie, to nie była falandyzacja prawa, nie. To było rzeczywiście konsekwentne przeprowadzenie zasady, że dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane. Bo falandyzacja prawa dotyczyła czego innego. Otóż mała konstytucja została wyjątkowo enigmatycznie, to znaczy niejasno sformułowana. W związku z tym nie były do końca rozgraniczone kompetencje prezydenta i szefa rządu, bo to były dwa organy władzy wykonawczej. I profesor Lech Falandysz, który był takim prawnikiem prezydenta Wałęsy, próbował dokonywać interpretacji takiej, z której wynikało, że uprawnienia prezydenta są szersze niż premiera, prawda? I to się nazywało falandyzacją, ta interpretacja, ale to nie miało nic wspólnego z Wilczkiem. Otóż jakie były konsekwencje dalsze tego? Od roku 91 mamy systematyczny, postępujący, całkowity odwrót od ustawy o działalności gospodarczej. Ona bywała nowelizowana czasami kilkakrotnie w ciągu roku. Każdego roku była nowelizowana kilkakrotnie i 10 lat później, to znaczy 1 stycznia 1999 roku, okazało się, Business Center Club, organizacja pracodawców, przekazała taki komunikat, że koncesje, licencje, zezwolenia i pozwolenia obowiązują, przywrócone zostały w 202 obszarach działalności gospodarczej. Nie w 202 przypadkach, tylko w 202 obszarach działalności gospodarczej. Nastąpiło przywrócenie reglamentacji.
bo to jest złota żyła dla umiłowanych przywódców. Oczywiście wszystko się odbywa pod pretekstem racji stanu, to jasne, to wiadomo, że tak, ale tak naprawdę to, proszę Państwa, bardzo łatwo jest to zrozumieć. Wyjaśnię na przykładzie czterech wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera Buzka. Jak wiadomo, charyzmatyczny premier Buzek przedstawił cztery wiekopomne reformy. Po co? No po to, żeby nam przychylić nieba, to jasne, to wiadomo, w jakim, że w innym celu. Ale okoliczności, jakie wtedy występowały, wyglądały tak, że rządziła 4 lata koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej i PSL-u, która, jak powszechnie wtedy mówiono, i nawet oni specjalnie się z tym nie spierali, dokonała zawłaszczenia państwa. To znaczy wszystkie możliwe posady obsadziła swoimi ludźmi. No i kiedy w 1997 roku wybory wygrała koalicja SLD, znaczy nie SLD, AWS, Unii Wolności, no to okazało, no wygrała wybory, ale nie było gdzie zaplecza politycznego ulokować. W związku z tym cztery wiekopomne reformy charyzmatycznego premiera Buzka polegały na tym, żeby w zezwłok Rzeczypospolitej powprawiać mnóstwo nowych klamek, na których umiłowani przywódcy mogliby się uwiesić. Bo tamte już poprzednie to były wszystkie, tam już wisieli. I nie sposób było i tak to od strony prawnej się zabezpieczyli, że nawet zmiana rządu, tu niewrażliwi byli na zmianę rządu. No i tak się stało. Otóż proszę Państwa, reformy mają dwa takie cele, można powiedzieć. To są, pierwsza grupa celów to są cele deklarowane. Druga grupa celów to są cele rzeczywiste. Bardzo łatwo odróżnić jedne od drugich. Cele deklarowane bowiem mają to do siebie, że albo nastąpią, albo nie. Ich natura taka jest, że no, mogą nastąpić, ale mogą nie nastąpić. Natomiast jeżeli taka jest ich natura, to znaczy, że to są cele deklarowane. One z reguły są patetyczne, takie pięknie brzmiące i tak dalej, ale istota ich właśnie polega na tym, że albo wystąpią, albo nie wystąpią. Natomiast cele rzeczywiste mają to do siebie, że muszą się pojawić i to natychmiast. I to są cele rzeczywiste. Jakie były cele rzeczywiste czterech wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera Buzka? Ano takie, że niezależnie od uzasadnień tych deklarowanych, w każdym przypadku pojawiło się, skokowo wzrastała liczba synekur w sektorze publicznym, czyli tych klamek. Skokowo. I natychmiast wzrosły koszty funkcjonowania państwa, no bo jak państwo przyjęło na swój grzbiet, jeszcze cała ekipa nowa się dosiadła na siodło, no to tak kobyła państwowa aż się rozparła z tego. Od razu 100 miliardów złotych deficytu się pojawiło. Od razu, dzień dobry, 100 miliardów złotych po pierwszym roku. Proszę Państwa, no weźmy taką zabawną, bo to najzabawniej to wygląda. Mi najłatwiej to widać. Reformę ochrony zdrowia, która została zainicjowana przez właśnie charyzmatycznego premiera Buzka. Jaka idea jej, myśl przewodnia jej przyświecała? No, że pieniądze idą za pacjentem. Może i idą, ale w takiej odległości, że wszelki kontakt, nie tylko wzrokowy, ale wszelki, został już dawno zerwany. I nikt na to już poradzić nie może. Ale jeszcze, żeby było śmieszniej, to najpierw, jak Państwo pamiętacie, były utworzone kasy chorych, które miały... Nie, proszę pana, nie idą za pacjentem resortowym. Nawet i resortownicy nie są w takim szczęśliwym położeniu. Były ustanowione kasy chorych w liczbie 16 terenowych i jednej 17 mundurowej, resortowej właśnie, przez charyzmatycznego premiera Buzka. I tu charyzmatyczny premier Buzek też zadbał o to, taką pozycję prawną, żeby zmiana rządu
nie skutkowała żadnymi przesunięciami kadrowymi. Żeby te posady były niewrażliwe na zmianę rządu. I rzeczywiście były, bo kiedy w 2001 roku wybory wygrało SLD, to Miller, premier, nie mógł tam nikogo wywalić z tych posad, z kas chorych. Co zrobił? Ano przeprowadził reformę. Zlikwidował kasy chorych, 16 kas chorych i 17 mundurową i wprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia z 16 oddziałami terenowymi i jednym resortowym. Ale to była całkiem inna instytucja, w związku z tym wobec likwidacji tamtej instytucji wszyscy zostali wywaleni i już personalnie ta nowa została obsadzona prawidłowo. I proszę Państwa, no więc jeżeli tak jest, no to teraz mamy, a niebo jest tak samo daleko, jak było i przed reformą. Czyli to był cel deklarowany. Co z tym fantem zrobić? Ano zastanowić się, czy nie lepiej by było, gdyby pieniądze zamiast iść za pacjentem w nie wiadomo jakiej odległości, szły razem z nim, z pacjentem. Gdyby po prostu pacjentowi, obywatelowi, podatnikowi nikt tych pieniędzy nie odbierał pod pretekstem, że kiedyś tam może cię wyleczymy, drogi obywatelu. Tylko jak on przychodzi do szpitala, to przychodzi z pieniędzmi i wtedy, ach, drogi pacjencie, witamy tutaj, nikomu nie przychodzi do głowy, żeby on tam gdzieś czekał, no bo to pójdzie do innego szpitala, a tamten go przyjmie z pocałowaniem ręki, bo on ma pieniądze, on przychodzi z pieniędzmi. Więc rozumiecie Państwo, ale ponieważ ludzie w Polsce są niepoprawni w swoim zamiłowaniu do rozwiązań socjalistycznych, no to jest tak, jak to przewidziała, jak to właściwie zacytowała w swoim dzienniczku święta siostra Faustyna. Bo święta siostra Faustyna w dzienniczku zapisywała, co jej Pan Jezus, jak Pan Jezus jej się objawiał, to zapisywała, co jej mówił. No i któregoś dnia Pan Jezus jej powiedział, w jaki sposób postępuje z zatwardziałymi grzesznikami. I powiada jej tak, upominam ich głosem sumienia, upominam ich głosem Kościoła, zsyłam na nich przygody, które człowieka potrafią doprowadzić do opamiętania, a powiada, kiedy nic nie pomaga, to spełniam wszystkie ich pragnienia. To my jesteśmy już w tej fazie. Wszystkie nasze pragnienia zostały spełnione. A że nie jesteśmy z tego zadowoleni, no to trudno, jak zauważył Franciszek książę dla Rochefoucauld, tylko dlatego Pan Bóg nie zesłał na ziemię drugiego potopu, bo się przekonał o bezskuteczności pierwszego. Jacek Kuroń za pośrednictwem pułkownika Lesiaka składał ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu, polityczną ofertę. Ta oferta wyglądała mniej więcej tak, że jeśli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w zamian udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej, żeby tam nie wiem co się stało i zachowania tego, co teraz sobie kradnie. Ta słabość Polski postępująca wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych sąsiadów, strategicznych partnerów, którzy mają bardzo dużo możliwości działania w Polsce, ponieważ agentura w strukturach państwa nie została ujawniona. Agenci stanowią sól ziemi czarnej. Każda próba dyskusji na ten temat rozpoczyna się i kończy lamentami. No nie możemy krzywdzić ludzi, bo przecież się nam powieszą. A właśnie powinni się powiesić sami. Wtedy by nam oszczędzili trudu.